Halo, halo, zgodnie z terminem. Dobry Dobry wieczór wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Łażyca, który zdradzi co nieco swoich tajników. Ale zanim przejdziemy do tego tak zwanego mięsa, gdzie można się dowiedzieć co nieco ciekawych rzeczy, chciałbym zapytać się, czy nas widać, słychać. Jakby ktoś mógł napisać jakiś komentarz. Chodzi o to, żeby przetestować, czy nie ma jakichś problemów. Dajcie znać, kto nas ogląda, przywitajcie się, żebyśmy wiedzieli, kto z nami jest. Tak, piszcie, skąd jesteście, czy jesteście w domu, bo ja patrzę, no, za okno jest wspaniała pogoda, mnie nawet trochę dzisiaj tak przygrzało. My też dopiero co z plaży wróciliśmy na Ayrshire, dzisiaj w Szkocji cudownie, 25 stopni. Wiem, widzę, bo zaglądam sobie na Facebooka od czasu do czasu i widzę, jak ludzie wrzucają te piękne fotki, ale ja niestety w domu siedzę. Taka kwarantanna, nie chcę ryzykować, ponieważ jestem w grupie ryzyka, więc nie mogę. Jasne. Więc dlatego u mnie się tak się dużo dzieje. Super, widzę, że nas ogląda aż 6 osób. Słuchajcie, jakbyście mogli napisać, czy nas widać, słychać. Chwilkę jeszcze poczekamy, żeby ludzie mogli załapać, żeby Facebook algorytm po prostu nas podrzucił. Kamil pisze. To chyba ktoś od ciebie z rodziny. Tak, to brat. Brat? Tak, tak, starszy brat. Nie najstarszy. I tak się właśnie zaczyna biznes. Na początku wsparcie od rodziny. Nasze live'y oglądają tylko my i ktoś z rodziny. Dlatego ja tu dodam, dawajcie lajka, koniecznie poszerujcie. Cześć, Ryszard, Ryszard, witam. Widać i słychać, super. Super, widać i słychać. Dobrze, działa internet. Mimo, że sobie tutaj co nieco ściągam na łączu, coś fajnego na wieczór. Dobra, możemy zaczynać. Dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Błażyca, który napisał książeczkę. Jaką książeczkę? Kod biznesik. Jak pewien pokaż zwykły to. Kod został biznesmenem. Taka oto fajna książeczka w twardej okładce. Super. I zanim przejdziemy do takiej no, ciekawszej części, jako moderator powiem, że mamy przygotowane fajne konkursy. Ja też dodam, że jedna z osób już wygrała, ponieważ wzięła udział w konkursie, który zrobiłem na blogu. Oczywiście ta osoba się musi do mnie zgłosić. Ja tylko powiem, że jej e-mail się nazywa Fanta coś tam, coś tam. Zdobyła największą ilość punktów, ze względów na RODO nie podam całego maila, więc ta osoba musi się do mnie zgłosić, ja do niej napiszę maila. Mam nadzieję, że dzisiaj jest tutaj obecna ta osoba, która brała udział w tej zabawie. Do tego jeszcze jest do wygrania możliwość e-booka, tak się zgadza, Arkadiusz? Tak, e-book. E-book, wersja cyfrowa mojej książki Kod Biznesik w pełnej krasie, także dzisiaj będzie losowanie. To dzisiaj w pewnym momencie tego live'a zrobimy losowanie i ktoś będzie szczęśliwcem, będzie mógł sobie już wczytać wersję elektroniczną. Ok. I do tego jeszcze mamy kilka fajnych bonusów, ale to już później, w trakcie live'a. Więc na początku, Arkadiusz, jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że w ogóle zacząłeś pisać książkę? Czy tak wiesz, pewnego dnia się obudziłeś i stwierdziłeś, a napiszę sobie książkę. Jak to było? Jak to było? Wiesz co, historia ogólnie zaczęła się już dawno, dawno temu, bo ja od zawsze coś pisałem. Na początku były to jakieś tam wierszyki dla siebie, gdzieś tam jakaś poezja, wiesz, dziecięca i tak dalej. Potem były rapy, gdzieś tam jak się zaczęło chodzić do gimnazjum, technikum, zawodówki, no to się z chłopakami rymowało do mikrofonu. A jak przyleciałem tutaj, czyli do Szkocji, kiedy urodził się mój syn, ja miałem wtedy 19 lat. No i że tak powiem, zaczęliśmy dorosłe życie z moją żoną Anią. No i z czasem zauważyłem, że brakuje u mnie takich podstawowych umiejętności finansowych związanych właśnie z budżetem domowym, z jakimś planowaniem finansowym i tak dalej. I zacząłem szukać po prostu, gdzie leży problem, bo zauważyłem, że osoby pracujące na podobnych stanowiskach do mnie jakoś sobie radzą. Jakoś sobie radzą, oszczędzają, jeżdżą na wakacje, a ja, że tak powiem, wiesz, kredyt gasiłem kredytem. To tak, wiesz, pożar
jak chcą być zdrowym i odpalać papierosa od papierosa, nie? To tak nie do końca to tak powinno działać. No i zacząłem szukać, gdzie jest problem, no i okazało się, że problem leży w takich podstawowych brakach edukacji finansowej. Więc sam zacząłem się uczyć, że tak powiem, to mam pogłos troszeczkę. Zacząłem się uczyć sam, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o pieniądze, o biznes i tak dalej, więc zacząłem czytać książki biznesowe, uczęszczać na spotkania jakieś networkingowe, głównie związane z nieruchomościami. No i nadszedł taki moment, ja się miał wtedy bodajże 3 lub 4 lata, gdzie zacząłem się zastanawiać, okej, fajnie, że ja już to wiem, ale to jest coś, co tak na dobrą sprawę powinienem wynieść ze szkoły, czyli wiesz, umiejętność posługiwania się gdzieś tam kartami płatniczymi, czy zakładanie konta, czy jak działają pożyczki choćby, wiesz, bo nie wiem, ja miałem takie przeświadczenie, że jak coś jest na raty, to nie jest na kredyt. I wiesz, takie podstawowe rzeczy, tak? I zacząłem szukać, że tak powiem, jakiejś literatury w tym temacie dla dzieci. No i nie do końca byłem w stanie cokolwiek znaleźć, wpadłem tylko na jedną książkę, po której po przeczytaniu stwierdziłem, no fajnie, jest okej, ale to nie jest do końca to, co ja sam bym chciał moim dzieciom przekazać, bo ja przede wszystkim chciałem przekazać moim dzieciom taką świadomość, że są dwie drogi w życiu. Jedną z nich jest praca etatowa, a drugą z nich jest właśnie ta praca na własny rachunek. I wiesz, niekoniecznie, żeby koniecznie poszli w biznes czy coś takiego, tylko samo to zaznaczenie tego faktu, że można robić coś oprócz pracy przez 8 godzin dziennie do 65 czy 7 roku życia i starczają ci tylko na przeżycie, a jak chcesz sobie spełnić jakieś większe marzenie, to musisz brać kredyt. Więc ja chciałem pokazać taką drugą stronę tego. No i w myśl po prostu napisałem książkę, która miała być początkowo dla moich dzieci trafić do szuflady. I tak to właśnie było. Super. Ja myślę, że zawsze istnieje jakaś historia. No to nie jest tak, że dzisiaj wstajesz i mówisz pod prysznicem tak tradycyjnie, a napiszę sobie książkę. Musi być za tym jakaś głębsza historia. Tak. Fajnie. A powiedz, czy w planie masz jeszcze napisanie jakichś innych książek, czy na razie się skupiasz tylko na tej jednej? To znaczy, no na tej książce, że tak powiem, to już zakończyłem tą pierwszą, teraz robię jakieś ewentualnie materiały dodatkowe do tej książki, czy ogólnie buduję całą markę Kota Biznesika, ale jeśli chodzi stricte o książki, to właśnie jestem w trakcie pisania drugiej książki, czyli drugiej części Kota Biznesika, będzie to dalsza część jego przygód, bo jeśli ktoś już czytał, to wie, że zakończyła się ona w takim kluczowym momencie, kiedy właśnie Kot Biznesik poznał tą drugą stronę medalu, tak, tą ścieżkę właśnie biznesu. Więc obecnie jestem na etapie pisania drugiej książki. Już mogę. Super. Ja tutaj wrzucę linka do czatu, żeby sobie zobaczyć i dam poszerowanie teraz, żeby każdy mógł zobaczyć. O, to jest strona. Powiecie, czy widać w ogóle? Tak, ja widzę osobiście. Mowa Kot Biznesik, można się zapoznać. Co tutaj mamy opinię. Ja tu dodam, że za książką stoi Jan Fier, które zaraz sobie więcej powiemy. Okej, my tu wrócimy. Okej, jesteśmy i pierwsze takie pytanie. Okej, fajnie, napisałeś książkę, nie? Ale to jest wiadomo, biznes tak naprawdę. To nie działa tak, że masz książkę i to się samo sprzedaje. To prowadzisz teraz taki, powiedzmy, biznes. Więc powiedz, jaka jest teraz twoja rola? No powiedzmy, jesteś tym autorem, ale ja tak widzę z Facebooka, nie z tych social mediów, no i też na jakichś networkingach Ciebie spotkałem, że jednak prowadzisz aktywną sprzedaż i jakbyś tu mógł powiedzieć, podzielić się, jak to robisz, czy co się sprawdza, co się nie sprawdza, jakbyś mógł trochę zdradzić. Powiedzmy, że ktoś tak jak Ty chce napisać książkę, okej, ale tak naprawdę to jest pikuś dzisiaj. W mojej ocenie napisać książkę można łatwo, nawet można zatrudnić osobę, która zaraz zapisze. Problemem jest to, żeby ludzie chcieli to kupować, nie? I tak. Jak ty rozwiązałeś ten problem? Wiesz co, jeśli chodzi o moją książkę, to tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, za moją książką stała taka dosyć duża idea, dosyć wielka potrzeba społeczna, że tak powiem, bo edukacja finansowa niestety jest w dalszym ciągu bardzo mocno zaniedbywana w szkołach publicznych.
i sam w ogóle temat edukacji finansowej czy edukacji biznesowej, podstaw przedsiębiorczości jest czymś takim, w co bardzo wielu ludzi wierzy, tak, że to powinno być coraz szerzej propagowane, zgłębiane i dzieci po prostu powinny nabywać te podstawowe umiejętności już w jak najmłodszym wieku, żeby potem w dorosłym życiu właśnie nie mieć takich problemów, jak ja miałem. Więc jeśli chodzi o moją książkę, ona jest taka dosyć specyficzna, bo nie dość, że jest książką dla dzieci, czyli to już jest ogólnie duży rynek sam w sobie, książki dla dzieci. A drugą sprawą, że jest o takiej dosyć niszowej, ale bardzo kluczowej i bardzo ważnej tematyce, tak? Bo finanse, czyli pieniądze, to jest coś, z czym każdy człowiek na świecie praktycznie, poza tam jakimiś drobnymi wyjątkami, jakieś plemiona w Afryce, każdy człowiek ma do czynienia z tym, tak? Także to jest tak jak, nie wiem, napisać książkę o nauce chodzenia czy cokolwiek takiego, to jest po prostu taka duża potrzeba za tym stoi. I jeśli chodzi o promocję tej książki, to fajne, podoba mi się właśnie pytanie, które zadałeś, co działa, a co nie działa. Na pewno nie działa taki typowy cold marketing, czyli taka zimna sprzedaż na zasadzie tu są moje książki, kup moją książkę. To w ogóle nie działa. Ja zauważyłem na początku właśnie, jak jeszcze pracowałem dużo w innej firmie i tak dalej i moje działania marketingowe się właśnie ograniczały do zrobienia jakiegoś tam grafiki i udostępniania po grupach. To w ogóle nie działa absolutnie, a wręcz działa bardzo negatywnie, bo ludzie od razu cię mają za spamera i że to, co robisz, to jest tylko dla pieniędzy i tak dalej. Więc co działa w takim razie? Działa na pewno poczucie misji, poczucie tego, że jest to potrzebne, i że to może coś zmienić, że to może zmienić przyszłość. I ja zdałem sobie sprawę z tego, jak dużą moc ma moc poleceń innych ludzi dopiero w momencie, jak Janek Fior zaczął opowiadać właśnie o tej książce gdzieś tam w swoich wywiadach. I ja wtedy zapisałem sobie takie, tutaj mam na sticky notesie przyklejone do tablicy, tylko to zdejmę, takie fajne zdanie, nie wiem, czy go będzie widać. Opowiadają o twoim pomyśle lepiej niż ty potrafisz. I to jest coś, czego ja się obecnie trzymam i ogólnie staram się robić jak najwięcej, opowiadając o swojej misji, tak? O tej edukacji finansowej dzieci i tak dalej. I ja, robiąc tam jakieś swoje działania, docieram do ludzi, którzy mają już tam jakieś swoje grupy odbiorców i oni, widząc, co za tym stoi, po prostu już sami, samoistnie z siebie promują. Ja mam ostatnio miałem nawet taką sytuację, że nagle pewnego dnia mi wpadło 15 zamówień na raz, co było nadzwyczajne i zadzwoniłem do jednej klientki, bo tam nie miała numeru domu chyba w zamówieniu i pytam się tak z ciekawości, to w ogóle jak na mnie wpadłaś, taki po prostu research robię. No i ta pani mi powiedziała, że wpadła na mnie przez taką bardzo znaną gdzieś tam influencerkę, tak to się nazywa, na Instagramie. Jak sobie weszłem na profil, rzeczywiście tam 47 tysięcy jakichś followersów, dziewczyny pierwszy raz na oczy widziałem, nigdy z nią nie rozmawiałem ani osobiście, ani gdzieś w internetach, także ona gdzieś wpadła na moją książkę, chyba właśnie z nagrań Jana Fiora, zamówiła, przeczytała swojemu dziecku, zajarała się pomysłem, spodobały się i ilustracje, i treść, i przekaz, i ogólnie cała misja idąca za tym projektem i ona po prostu sama z siebie to gdzieś tam udostępniła, także to jest prawdziwa moc, sprawić, żeby inni opowiadali o twoim pomyśle lepiej niż ty sam potrafisz, bo ja jestem naprawdę głębokim introwertykiem i jeśli ze mnie wykrzesić coś takiego, żebym długo opowiadał o jakimś pomyśle, a tym bardziej nakłaniać do sprzedaży, to jest dla mnie, że tak powiem, coś całkowicie nowego. Ja sprzedawcą jestem kiepskim, chociaż kiedyś nawet sprzedawałem... Witam w klubie, Arkadiuszu, witam, ja też nie potrafię, dlatego robimy tego live'a, żeby się czegoś nauczyć nawzajem. Tak. Wiesz co, ja kiedyś sprzedawałem jajka, biegałem z jajkami po blokach, po klatkach. Ja tego szczerze nienawidziłem, jak musiałem pukać ludziom do drzwi i im wciskać jajka, mimo tego, że to jest też, wiesz, pierwszej potrzeby i tak dalej. To nie lubiłem tego, nie lubiłem komuś czegoś tak sprzedawać bezpośrednio. Także co na pewno działa, to sprzedaż taka, że właśnie ktoś poleca twoją, nie tyle co produkt, co właśnie misję, to co ty robisz. Także to jest super. Czy no, ty tam miałeś jeszcze, jak to się mówi, dobre plecy, ale zanim do tego dojdziemy, zrobię małą stawkę, bo ja też mam taką misję. Mm-hmm. Ja tutaj wrzucę pełny ekran, ale nie poszerowanie, gdzie ja jestem. Ja jestem tu i... Dzięki mojemu podejściu to można osiągnąć niezależność finansową. To jest moje...
takie mam motto życiowe. Mam nadzieję, że było słychać. Było, nawet bardzo. Bardzo, nawet bardzo. I o to chodzi właśnie, ponieważ wiele osób właśnie, między innymi, bo kiedyś takich książek jak ty napisałeś nie było, nie? I ludzie nie mają pojęcia o finansach, a szkoła nie uczy tego w ogóle, to trzeba przyznać. I wrócę jeszcze do pisania książki, bo to też jest takie istotne. Powiedzmy, ktoś by chciał zacząć pisać, jakbyś mógł powiedzieć, jak to było, że jaka była droga do powstania tej książki, jakbyś jeszcze mógł troszeczkę zdradzić tutaj. Tak będziemy przeskakiwać po tematach. Okej, ale twoje pytanie zakrawa o to, jak stricte technicznie była, tak? Możesz powiedzieć technicznie i też możesz powiedzieć tak troszeczkę od samego pomysłu, nie? Bo okej. Powiedzmy, no, ktoś dzisiaj jest i stwierdza, kurczę, no, napiszę sobie książkę, nie? Ale jeszcze nie wie, z czym to się je, nie? I powiedzmy, od tego momentu stwierdzam, że napiszę książkę. Jak to wygląda w ogóle? Więc tak, no na początku musi być przede wszystkim pomysł, tak jak zresztą we wszystkim. We wszystkim, w każdym biznesie, w każdej jakby, w każdym wynalazku i tak dalej. Najpierw musi być pomysł, musi być jakaś potrzeba, którą należy zaspokoić. I tak było też w moim przypadku. No tak jak wspomniałem, nie umiałem znaleźć tej książki, więc pomyślałem, że napiszę ją sam. A z racji, że miałem doświadczenie, że tak powiem, w rymowaniu, to napisałem najpierw 10 finansowych wierszyków. I miały to być właśnie wierszyki, typowo właśnie o tematach finansowych. I książka miała być podzielona na trzy części. Pierwszą częścią właśnie miały być te wierszyki. Drugą częścią miała być właśnie historia o kocie, bo chciałem coś dodać do tych wierszyków, żeby to nie było takie po prostu suche wierszyki, więc miała być ta historia. A trzecią częścią miały być praktyczne triki do rodziców na temat właśnie edukacji finansowej, typu na przykład tam trzy skarbonki do oszczędzania, czy tam jakieś inne zabawy finansowe i tak dalej. Z tym, że jak zacząłem pisać historię, to ona się rozrosła do takich rozmiarów, że ja stwierdziłem, że samo to w sobie już jest fajne, tak, że samo w sobie to już jest, że tak powiem, nie ma sensu tego rozpraszać, że fajnie, jeśli to będzie sama ta historia. Cześć Marcin, witamy Cię, witamy zresztą wszystkich. Dajcie znać jeszcze, skąd piszecie, może tak, jeśli możecie, żebym wiedział, czy ktoś jest też ode mnie, tu ze Szkocji. Czy ktoś jest ze Szkocji? Pisze, czy jesteście z zagranicy, czyli Szkocja czy Anglia, bo to już inne kraje. Ja tam Szkotów nie rozumiem, no, to zagranica. No i nawet ciekaw, czy ktoś z Polski jest. Dlatego takie dwie flagi u mnie migają, nie? Anglia i Polska, znaczy Wielka Brytania i Polska. O, cześć, Milena, jest i Milena z nami. Cześć, Milenę. Super, Milena, piszesz książkę? Widzę, że to twoja czytelniczka jakaś, tak? Nie, Milena to jest pani od planowania. Serdecznie polecam, bo robi świetną robotę, jeśli chodzi o planowanie. Teraz rusza swoją Akademią Planowania, także jeśli któraś kobieta bądź mężczyzna chce się nauczyć lepiej zarządzać sobą w czasie, to polecam do Mileny uderzać. Richard Oldham. Z Oldham. To w Anglii, tak? Anglia Dorset. Chyba tak. Anglia Dorset, bo... Czyli większość chyba tu z UK, przeważa UK. Super. Dobra, więc wróćmy do książki. Więc najpierw był ten pomysł, tak? Był ten pomysł, na początku był rozproszony, tak jak mówię, na te trzy części, ale historia rozrosła się do takich rozmiarów, że stwierdziłem, że skupię się na samej tej historii i dodatkowo zrobię tak, żeby ta historia była fajnie ilustrowana. Więc nawet już podczas pisania samego tekstu już rozglądałem się gdzieś za grafikiem jakimś, czy za graficzką, która jest w stanie, że tak powiem, podołać temu, co ja chciałem zobaczyć w tej książce. Powiedziałem, że żeby zainteresować czymś dziecko, i wiedziałem to na przykładzie moich dzieci, wtedy mojego dziecka jeszcze jednego, to wiedziałem, że to po prostu musi być ciekawe samo w sobie jako książka, a dopiero temat potem może być taką, że tak powiem, drugoplanową rolą. Więc... napisałem ten tekst, tylko że z tym tekstem to też nie jest tak, o, raz, dwa, że siadasz i piszesz, bo tutaj świetnie się sprawdza tablica, po prostu zwykły whiteboard, na którym sobie rozpisujesz mniej więcej fabułę, czyli co tam się ma wydarzyć, jacy mają być bohaterowie, jak się ma ten przebieg potoczyć, jakie zagadnienia mają zostać wytłumaczone, bo w tej mojej książce są wytłumaczone takie zagadnienia właśnie jak biznes i tak dalej, czym on jest. Także chciałem sobie dokładnie rozpisać to, co ma być zawarte w treści tej książki. No i oczywiście też nie jest tajemnicą, że w
tekście książki są zawarte autentyczne porady takiej osobistości jak Henry Ford, Warren Buffett, John Rockefeller, Thomas Edison czy Robert Kiyosaki. Także to też była fajna taka dosyć zabawa, żeby znaleźć to wszystko, pogrupować sobie, spisać ich złote myśli, spisać ich cytaty i przełożyć to na język dziecięcy w taki sposób, żeby to było interesujące zamiast gdzieś tam nużące. Więc mając już ten ogólnie ten zamysł tej książki, rozbiłem sobie to gdzieś tam na mniejsze rozdziały i po prostu każdy ten rozdział rozwijałem. Następnie, z racji, że nigdy nie byłem orłem, to potem jeszcze to przeszło przez odpowiednie ręce, korektorki, zanim w ogóle poszło do wydawnictwa. No, super. Więc jak ja to mówię, ja bym powiedział, chcieć to móc. O. Tak, tak. Wystarczy chcieć. Tak. A potem jest... znajdzie jakąś drogę. Tutaj nie ma co się tym kierować. Jeśli komuś z Was w chwili obecnej chodzi taki pomysł po głowie, że macie ogólnie jakiś pomysł na siebie, macie jakiś swój pomysł na książkę, czy to ma być książka, która niesie za sobą jakąś właśnie misję, tak jak w moim przypadku, czy to jest książka, która ma być tak jakby Waszą wizytówką, wstępem do Waszego biznesu, to po prostu to zróbcie, nie wahajcie się przed tym, bo żyjemy w tak dobrych czasach, że wystarczy na Facebooku, na jakichś odpowiednich grupach napisać, hej, szukam korektora. Jest korektor, hej, szukam wydawcy i znajdzie się wydawca. Jeśli ktoś chce zostać self-publisherem, ma wystarczająco pieniędzy na to, żeby wydać samemu książkę, to jest mnóstwo naprawdę firm, czy to osób indywidualnych, którzy zajmą się całą korektą, całym składem i tak dalej. Także nie blokujcie się tym, że nie wiecie, jak to będzie szło wydać. Książka będzie, czeka na swój czas, teraz jestem skupiony na Akademii Planowania. No świetnie, świetnie, Milena, cieszę się bardzo. Powiedzcie mi, czy jest tutaj z nami ktoś, kto właśnie myśli o wydaniu swojej książki? To by mi pomogło też jakoś się ustosunkować osobiście do jakiegoś przykładu czy coś. Także jeśli ktoś jest, kto myśli o wydaniu książki, Radek. Jest Radek. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Tak, okay. Takie moje. A wiesz dlaczego? Mm-hmm. W szkole mówię, że dajmy pisać. Nie? To zrobię na złość nauczycielce z polskiego. No. Ja też nie potrafię pisać i mi to samo powiedzieli, że ty to chłopie z polskiego nie dasz rady. Nie? Czytanie z zrozumieniem jeszcze było okej, pisanie to jak ja miałem powiedzmy wypracowanie na 1000 słów do napisania, to już przy 300 wiesz, liczyłem każde słowo i jak najwięcej IA wpisywałem i tak dalej, żeby po prostu wiesz, bić się w klucz. Także, ale to nie o to chodzi, bo jeśli piszesz o temacie, który cię pasjonuje, to ty zrobisz po prostu wszystko, żeby to było jak najbardziej zrozumiałe, jak najbardziej treściwe, żeby ten content był jak najlepszy, żeby to docierało do właściwych ludzi, a całą resztą, jeśli chodzi o gramatykę, jeśli chodzi o składnię, jeśli chodzi o całą redakcję i tak dalej, tekstu, żeby to się dobrze czytało i miało właściwy tam ciąg, nie wiem jak to się nawet nazywa, chronologiczny i tak dalej, to o to już zadbają ludzie, którzy się tym zajmują. My nie możemy być dobrzy we wszystkim i to jest warte podkreślenia, że każdy z nas jest stworzony do czegoś innego, więc jeśli ty masz pomysł związany z jakimś twoim biznesem czy z jakąś historią, która jest warta opisania, to po prostu zrób, co potrafisz, a potem skonsultuj się z osobami, którzy są lepsi w pisaniu. A takich osób też jest mnóstwo. Super, ja tutaj od strony ogłoszenie parafialne do tych wszystkich paru osób, co nas ogląda. Jakbyście dali łapkę w górę, poszerowali. Tutaj, tak, to jest, trzeba nacisnąć like albo share. Na tutaj, co? Tutaj takie, widzicie, takie o coś. Mam tutaj 14 na chwilę obecną, więc to jest koszt dzisiejszego oglądania. Chodzi o to, żeby Facebook nas po prostu nie zakopał, dlatego, a wiele osób powiedzmy nawet jest zainteresowana tematem, ale po prostu zapomina to, dlatego tak trzeba przypominać. Sam się często zapominam, żeby po prostu dać tą łapkę w górę, serduszko. Tak, ja myślę, będziemy że teraz... To jest potrzebne, żeby nas Facebook nie zakopał. Ja mam temat książki, jak przejść wcześniej na emeryturę, ale nadal zbieram materiały. Super. Jak już przejdę wcześniej, to już będę mógł napisać. Super. A mam kolejne fajne pytanie, ponieważ ja co nieco tam powiedzmy moim tak zwanym blogerskim okiem podpatrzyłem na pewnych networkingach. I jakbyś mógł powiedzieć, o co chodzi z tym Fiorem? Jak to się zaczęła ta historia, że go dorwałeś na pewnym networkingu, ja to widziałem, a potem jakby się książka ukazała u jego wydawnictwie. Jakbyś mógł opowiedzieć tą historię. Wow,
No tak jak mówisz, zaczęło się wszystko na networkingu. Z tym, że w głowie Janka to się zaczęło wszystko ogólnie już, nawet przed chwilą byłem z nim na telefonie i powiedział właśnie, że jest w trakcie ogarniania następnej książki gdzieś tam od pewnego też człowieka z Anglii, który napisał książkę już właśnie 11 lat temu i on mu już wtedy gdzieś tam o tym wspominał. I to gdzieś tam w głowie Janka chodziło, z tym, że Janek był zawsze zapracowanym człowiekiem, bo on po powrocie też do Polski miał swoje wydawnictwo Fior Publishing, gdzie wydawał właśnie książki związane z austriacką szkołą ekonomii i tak dalej, książki dla dorosłych. I on ten pomysł wydawnictwa książek dla dzieci gdzieś tam nosił w głowie i nosił przez jakiś czas, tak jak zresztą ja też noszę wiele pomysłów w głowie i one czekają, aż gdzieś tam się znajdą odpowiedni ludzie dookoła, żeby się ten pomysł mógł po prostu wykluć, rozrosnąć. Więc ja na jednym z networkingów, na którym zresztą nie wiem, czy nawet ciebie też wtedy tam nie poznałem, był wtedy Jan Fior i ja podeszłem do niego i zakupiłem jego książkę wtedy, jak zostałem milionerem. No i taka krótka, bardzo, bardzo krótka dyskusja się wywiązała. Ja już w tym momencie miałem napisane, że tak powiem, no nie wiem, może z dwie trzecie książki. I mu tylko napomknąłem, że wiesz co, Janek, ja obecnie piszę coś dla dzieci. Są to rymowane wierszyki i oprócz tego tam historia i coś tam, ten pierwszy zamysł książki mu jeszcze sprzedałem i on mówi, no fajnie, fajnie, pomyślimy, zobaczymy, co z tego może być. No ale wróciłem do domu, no i nic, no i tyle, i cisza. I była cisza gdzieś przez pół roku. Ja sobie gdzieś pomału tą książkę kończyłem i z myślą taką, że wydam ją w formie e-booka, bo jak sobie przeczytałem o tam kosztach self-publishingu, o kosztach choćby wydawania przez wydawnictwo jakieś takie, które opłaca koszty i tak dalej i zostaje tobie złotówka z książki, to stwierdziłem, dobra, ja sobie tobie to wydam jako e-book, ewentualnie jeśli w ogóle wydam i na to zostanie. No ale pewnego dnia, kiedy już było bliżej końca niż dalej, nawet na jednym z naszych spotkań Asbiro w Edynburgu mówiłem, że premiera ma być w listopadzie 2018 roku bodajże, i wtedy, jak już miałem wydawać to jako e-book, Janek napisał do mnie, i co z tą książką? Nic się nie odzywasz. I od tego się wszystko zaczęło na dobrą sprawę. To był potem jeden telefon, drugi. Ja wysłałem Jankowi wersję roboczą mojej książki, taką bardzo, bardzo roboczą. Po pierwszej korekcie zrobionej przez moją znajomą. Już były ilustracje wtedy, bo w międzyczasie właśnie też zleciłem ilustrację Milanie. Także podsłałem mu tą wersję z ilustracjami. No i generalnie pomysł się Jankowi bardzo spodobał. On tam miał jakieś małe, bardzo okrojone wydawnictwo, które mu zostało jeszcze z czasów właśnie Fior Publishing. I tam było 6 osób i te 6 osób oceniło moją książkę na 8 w skali do 10. Także bardzo ten wynik go gdzieś tam podbudował, bardzo mnie podbudował. No i stwierdził, że lecimy z tym tematem. I Janek sam osobiście zajął się ogólnie redakcją tej książki. Także przez następny rok czasu, bo w 2018, tak jak wspomniałem, miała już być premiera na e-booku, a przez następny rok edytowaliśmy tą książkę, czyli była cała korekta, była cała redakcja, wyszło tyle jeszcze różnych dziwnych rzeczy, o których bym nawet w życiu nie pomyślał. Także wiesz, książka na przykład jest o kotach, a gdzieś tam wspomniałem na przykład, że biznes to wspomaganie ludziom na przykład, tak? Także wyszły takie rzeczy, które ty czytając już po raz setny, ten sam tekst po prostu jesteś w stanie przeoczyć. Także Janek i jego ekipa przeczesali ten tekst, można nawet tak powiedzieć. No i doszło do tego, że finalnie poskładaliśmy, połamaliśmy wszystko na strony, ładnie zamknęliśmy w okładkę, no i jest. Super, bo to też wiąże się z moim kolejnym pytaniem właśnie, dlaczego zdecydowałeś się na współpracę z wydawnictwem, a nie na przykład self-publishingu, czy nawet są takie możliwości, że pół na pół, nie? Ogólnie teraz się bardzo popularny się zrobił self-publishing, ponieważ wydając książkę z Fiorem, no musisz się dzielić, wiadomo, zyskami z nim i ogólnie się przyjęło, nie wiem jak to jest w twoim przypadku, ale jak się to robi z wydawnictwem, to no z mojej wiedzy wynika tak, że to jest około 10-15%. Ze sprzedaży, nie? Nie wiem, jak tak to jest u ciebie, gdy się rozliczasz z wydawnictwem, czy jest więcej, mniej, czy więcej. Możesz tracić, jeżeli możesz, nie? I tak, dlaczego na przykład. No, wiesz co, jeszcze to fajnie. Dlaczego nie zdecydowałeś się sam po prostu wydać? Dobra, no to już mówię. Wiesz co, koszta na moją kieszeń wtedy były ogromne. Zresztą teraz też bym pewnie nawet chciał wydrukować 1000 egzemplarzy, to by był dosyć spory koszt na raz. Więc przede wszystkim koszta.
Drugie, o czym powiedziałeś, wasze wydawnictwa, jak się orientowałem, jest takie bodajże wydawnictwo Poligraf, że oni za ciebie pokrywają koszty druku. Nie, inaczej, oni, ty płacisz za koszty druku, a oni się zajmują dystrybucją, tam jakąś promocją i tak dalej, ale tobie zostaje właśnie śmieszny procent z tego wszystkiego. Także na przykład moja znajoma teraz, Sylwia Wojciechowska, która wydała właśnie książkę Julek i dziura w budżecie, która też jest u mnie dostępna. Ona wydała drugą książkę. Ta jest jako self-publishing, druga jest z wydawnictwem, no to ona z książki ma naprawdę bardzo śmieszne pieniądze i mówi, że gdyby nie to, że po prostu stoi za tym misja, bo to jest o książka o ekologii, gdyby nie to, że stoi za tym misja, to by się w życiu nie zdecydowała na taką współpracę z wydawnictwem, ale z racji, że oni jej tam wiele pomogli i że tam jakieś, wiesz, stricte działań marketingowych i tak dalej, no to zdecydowała się w tym modelu tak wydawać. Więc ja zdecydowałem się na wydawanie z Jankiem przede wszystkim, po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że być docenionym przez takiego człowieka jak Jan Fior, to jest dla mnie naprawdę zaszczyt. Także nawet gdybym ja musiał Jankowi oddawać mniej, znaczy więcej, a mi miałoby zostawać mniej z każdej książki, to ja bym i tak w to poszedł. Bo ja nawet podświadomie już wtedy wiedziałem, że właśnie te sprawienia, aby inni opowiadali o twojej książce lepiej niż ty sam potrafisz, to już jest wartość. Więc ja jako self-publisher, tym bardziej nieznany wtedy na ten czas, teraz może już gdzieś tam zaczynałem się te zasięgi jakoś budować. Ale wtedy, na ten moment, ja byłem po prostu no-name'em, tak? Zwykły Arek, który gdzieś tam se przyleciał i se mieszka w Szkocji, no kto mnie znał wtedy? Nikt, nie oszukujmy się. I wypromować, i wyjść tą całą misją do świata, mimo tego, że jest dobra, i zacząć opowiadać o tym swoim pomyśle, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, jestem introwertykiem, to jest ciężkie. I właśnie będąc docenionym przez Janka Fiora, czyli człowieka, który ma za sobą uczelnię Asbiro, człowieka, który ma za sobą wydawnictwo, ekonomii i tak dalej, no po prostu grzechem by było z tego nie skorzystać. I właśnie dzwoniłem przed chwilą do Janka zapytać, czy mogę zradzić, powiedział, że nie ma problemu, my się z Jankiem dzielimy po prostu pół na pół. Także wszystko, co powyżej kosztów, dzielimy się na pół wedle właśnie zasad austriackiej szkoły ekonomii, żeby było win-win, każdy jest zadowolony i super, tak? Także my się tak z Jankiem dzielimy i to jest super współpraca. Ja uważam, że ja po prostu lepiej nie mógłbym trafić, bo to też trzeba pamiętać o tym, że to książka sama w sobie, okej, jest książką i to jest taki model, który wiele wydawnictw może, że tak powiem, zrealizować dla nas, ale no Janek, wiesz, jakim jest człowiekiem, tak? Janek po prostu ma swoją przeszłość i on zna się na tym temacie i on jest w stanie dalej to popchnąć w świat. Obecnie Janek też to tłumaczy na język angielski, na język hiszpański i być może nawet na japoński damy radę to przetłumaczyć, bo nawet już tam jakieś kontakty pozyskał z tego, co pamiętam. Więc no tak jak mówię, grzechem by było z tego po prostu nie skorzystać. Czyli reasumując, zakładasz, że podjąłeś dobrą decyzję o współpracy z wydawnictwem. Najlepszą w moim życiu. Ja mówię zawsze, że dwie osoby, które spotkałem w ciągu mojego życia, zmieniły te właśnie życie o 180 stopni. Najpierw to była moja żona, która, że tak powiem, zmieniła mnie z rapera w tatę, a potem to był właśnie Jan Fior, który z No Name'a zrobił człowieka, który teraz już gdzieś tam kojarzą związanego z edukacją finansową dzieci, więc to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Współpracując z takim człowiekiem jak Janek, on ma, no wiadomo, ogromne zasięgi, autorytet i tak dalej, firma, kapitał, no wszystko ma, co trzeba dla biznesu, to na pewno zadziało to dla ciebie jak trampolina, bo jakbyś zaczął sam, bez własnej społeczności, no raczej byś nie uzyskał takiego efektu, a swoją drogą to, że się, no z tego co mówisz, że się rozliczacie, no bardziej taki rozsądny sposób, a nie, że nie wiem, redakcja zabiera 90% przychodu, no to, a dla siebie jakieś tam ochłapy, no to wiadomo, że to może byś inaczej na to mówił. Tak, tak. Zresztą no przede wszystkim to pieniądze to jest raz, a dwa, no ja strasznie szanuję Janka i za to, co robi, za to, kim jest, więc no tak jak mówię, to jest tak, jakbym teraz chciał, nie wiem, wrócić do rapu i nagrywać z Ostrym, tak? Także to jest coś takiego. No to piękna sprawa, także naprawdę szanuję Janka i to, że się ze mną dzieli tak, a nie inaczej, to jest dodatkowy powód, dla którego jeśli będę wydawać każdą kolejną książkę, to będę to robić właśnie z wydawnictwem Fundacja Instytut Karla Mengera. Super, dobra. Ja tu pokażę, poszeruję. O, to jest twoja stronka, tak. I przejdźmy do konkursu. Ja tu zmienię banerek na czas na konkurs. I słuchajcie, piszcie w komentarzach, kto chce dzisiaj dostać za darmo e-booka Kod Biznesik. Tak. Zaraz kogoś wylosujemy. Napiszcie, kto by chciał dostać tą książkę.
i pobrać darmowe materiały. Ja wrzucę linka do was tutaj na czata, właśnie już rzuciłem. Tak, darmowe materiały i mamy zestaw do wyliczenia kosztów lemoniady oraz finansowe rymowanki kota biznesika. Wystarczy podać tutaj imię oraz e-mail. Okej, okay. Ja jeszcze tu dodam, że dzisiaj jedna z osób wylosowała, czy ja to mam, szkolenie z księgowości. Był konkurs, on się zakończył. Ja już mam zwycięzcę, napisałem na czacie, że to jest e-mail się zaczyna od Fanta 1 i ta osoba wygrywa roczny dostęp do szkolenia z księgowości. O księgowości można sobie tutaj przeczytać, jakby ktoś miał biznes w Anglii. Na chwilę obecną kosztuje to 59 funtów, więc bardzo fajny bonus. Jakby, okay. Jak ktoś się ogólnie interesuje biznesem, to możecie w komentarzach napisać biznes. Okay. I piszcie, kto chce, ja tu czekam na jakiś komentarz, kto chce e-booka i my tutaj zaraz z Arkadiuszem wybierzemy z komentarzy. Ja tu patrzę, czekam na jakiś komentarz. Piszcie, dlaczego, nie wiem, to do was mamy, Arkadiusz ma właśnie wysłać do was tego e-booka, no chyba, że nikt nie chce. Widzę, że tutaj już Milena pisze. Książka będzie, a to jest jeszcze stary, bo nie wiem, czy to jest opóźnienie, tak, nie mam najnowszych komentarzy. Marcin napisał, ja chętnie bym sprawdził te wiadomości, pozdrawiam serdecznie. Wiadomości, czyli jakie wiadomości? Musisz, Marcin, sprecyzować, jakie wiadomości. Czy chodzi o Bratka, czy chodzi o książkę? Ja jeszcze dodam, że podpiąłem automat z niespodzianką, automat Messengera. I chodzi o to, że jak ktoś wciśnie odpowiednie odpowiedzi, to może dostać niespodziankę ode mnie, ale musicie wpisać w komentarzach biznes. Jak wpisacie biznes, a tu Marcin pisze, że chcesz tą książkę. Okej, okay, mamy jeden, poczekamy. Poczekamy jeszcze chwilkę. Piszcie komentarz. Mamy, póki co jest tylko Marcin. Spoko, Marcin. Nie ma co przepraszać, winni się tylko tłumaczą. Poczekamy jeszcze chwilkę, czy ktoś chce, dosłownie parę sekund. Ja tu włączę ten jakiś licznik. Gdzie ja mam tu licznik? Jakiś zegar, żeby mi tu tykał. Ryszard napisał, poproszę o książeczkę dla chrześniaka. Rodzice idą w dobrą stronę z edukacją małego i to będzie dobra pomoc dydaktyczna. Super, świetni rodzice w takim razie, skoro wiedzą, że jest to konieczne, skoro wiedzą, że edukacja finansowa to jest nie coś, co możemy robić, ale to jest mus, bo szkoła tego naszych dzieci nie nauczy. Jeśli chcemy, żeby nasze dorosłe dzieci sobie radziły z tym w życiu, to my po prostu jako rodzice musimy o to zadbać. Dobra, więc ja tu włączę timer. Arkadiusz, u mnie już gdzieś tutaj tutaj z lewej strony gdzieś pętykać. Minuta 34 i ja wracam do tych komentarzy. Co, widzimy twój screen teraz, twojego Facebooka. Tak, chodzi o to, że patrzymy na te komentarze. Okej, ja tu wrócę. Momencik. Okej. Michael pisze, książkę ja chętnie dla siebie i dla córki. Córka dopiero ponad rok, ale liczę, że i ja skorzystam. Wiesz co, Michael, jest ogólnie coś takiego, że coraz więcej osób się do mnie odzywa w takim sensie, w kontekście takim, jeśli ludzie pytają, od jakiego wieku jest ta książka, w jakim przedziale wiekowym. Ja zawsze mówię, że od 3 do 103 lat i ludzie się śmieją, ale prawda jest taka, że to tak działa, bo te najmłodsze dzieci bardzo pozytywnie reagują na ilustracje, które są w książce, bo one są fajne, kolorowe na całą stronę, a tak, tutaj też pokażę taką jedną ilustrację. Jeśli ktoś chce, to ogólnie można pobrać fragment książki też za darmo na stronie kotbiznesik.pl/o książce.
Także dzieciom się bardzo podobają te ilustracje, a z kolei dorosłym podoba się to, że są tam właśnie zawarte te autentyczne rady takich znanych osobistości właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, że Henry Ford, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Thomas Edison. Także no można z tego wyciągnąć dla siebie. Nawet jeden pan napisał, że dzięki tej książce gdzieś tam myśli o otwieraniu swojego biznesu, także na pewno każdy może z tego coś wyciągnąć do siebie, a dzieci mogą wracać po latach i odkrywać treść na nowo. Dobra. 3, 2, 1, koniec. Skończył się licznik, trzeba kogoś wybrać. Gdzie ten ja licznik? Wyłączyłem, dobra. Widzę takie, nie wiem, czy wybrałeś kogoś? Nie wiem, żeby było sprawiedliwie, może ty wybierz, co? Albo czekaj, ja tu mam karteczkę. Zobaczcie, mam takiego sticky notesa i mamy tak, mamy Ryszard. Już robimy losowanie. Ryszard. Oraz Marcin. Zróbmy losowanie. I Marcin. Dobra, czyli mamy trzy osoby, tak? Tutaj, żeby zrobisz było. Losowanie. Tak, jest Marcin, jest Ryszard, R napisałem tylko i jest Michael. Także uwaga, komora losowania jest pusta, następuje zwolnienie blokady i zostawiam jedną karteczkę w ręce, zostaje mi Ryszard. Okej, okay, Ryszard, wygrałeś. E-book poleci do ciebie. Podeślę ci osobiście e-booka zaraz po transmisji, a jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na kodbiznesik.pl/sklep i do jutra, bo do jutra jest Dzień Dziecka, więc do jutra jest jeszcze promocja 10% zniżki na wszystkie książki, bo w sklepie mam 4 książki, oprócz mojej, także jest właśnie też Julek i dziura w budżecie, o edukacji finansowej jest Johnny Profit, o tym, jak wykorzystywać narzędzia do pracy, żeby pracować mądrze, a nie ciężko, i jest Złoto Johnny'ego. I to jest tak generalnie, jak zainteresować dziecko, czym jest pieniądz, czyli o cechach pieniądza, o funkcjach pieniądza i wartościach. Z tym, że to nie są nudne definicje z Wikipedii, tylko to wszystko fajna, ciekawa historia, która ma zainteresować dzieci tym tematem, a nie zniechęcić. Także polecam. Super. Dzięki Arkadiuszu za bonus, bo ja zawsze męczę swoich gości, żeby dali coś ekstra, bo ludzie jednak przychodzą, tracą czas, mogliby kolejny serial w Netflixa oglądać, a tak nas słuchają po cymbałów. HD, a nie w 4K, nie? Ja dodam, że od siebie też przygotowałem bonus, kod zniżkowy Live Kod Biznesik. Już wysyłam na czat i kod dotyczy, już tutaj wrzucam, mojego szkolenia z księgowości. To jest to. Normalnie kosztuje 59 funtów, dzisiaj wyjątkowo za 35 funtów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wejdźcie sobie na moją platformę szkoleniową, wpiszcie kod zniżkowy i macie dosłownie dzisiaj w trakcie tego live'a po 35 funtów. Normalna cena, piszą. Ja tylko dodam, że jest to śmieszna cena w porównaniu z tym, jak wiele możemy zaoszczędzić i jak wiele problemów nam może to zaoszczędzić, będąc właśnie prowadząc biznes swój w Anglii. Generalnie sprawdzajcie blog Radka, bo no, tyle darmowego kontentu, co ja tam znalazłem, to chyba nigdzie, jeśli chodzi o UK, także gorąco polecam ze swojej strony. Dużo, coraz więcej na YouTube daje z tego względu, że no, ludzie nie mają czasu czytać, wolą oglądać. Ja tylko tu pokazuję rozdziały. Ogólnie jest tu wszystko, co jest potrzebne, żeby móc się samemu rozliczać w UK, mając firmę tak zwane sole trader. Więc zachęcam. OK. Kto będzie chciał, to może skorzystać. Jest po prostu taka okazja. My wracamy do merytoryki. Jeśli chodzi o blog, to na moneygrabbing.co.uk. I okej, włączam komentarze i kolejne pytanie. Konkurs oficjalnie zakończony, gratulujemy zwycięzcy. Gratulacje, Ryszard. Okej, jedziemy. Biznes wydawniczy to ciężki chleb, więc jak zdobywasz klientów na swoje książki? Nie ukrywajmy, sprzedaż książek w czasach, gdy nikt nie chce czytać, nawet nie tyle, że nie chce, nie ma czasu. Jak ty sobie z tym radzisz?
Wiesz co, z tym czasem na czytanie to zaczyna się troszeczkę znowu zmieniać i wracać do tych właśnie dobrych, starych czasów, gdzie czytało się książki. Tym bardziej teraz, w takiej dobie tego, kiedy nasze dzieci mają po prostu tak łatwy dostęp do całej elektroniki, wszystko jest tak tanie i tak łatwo dostępne ogólnie, wiesz, całe YouTube, telefony, tablety i tak dalej. Także rodzice widzą, że to dziecko ślęczy przed tym ekranem, naprawdę chcą wrócić do książek, chcą siąść z tym dzieckiem na dobranoc, poczytać coś ciekawego, co przy okazji może go coś nauczyć, więc ja akurat obserwuję trend wzrostowy tutaj w tej dziedzinie. Ale nie ukrywam, że nie jest łatwe dotrzeć do nowych ludzi, bo nie dość, że biznes i nie dość, że dzieci. To nawet ja się spotkałem już z taką małą gdzieś krytyką, że jak to od małego chcecie dzieci już tam biznesu uczyć, wiesz, psuć głowy od małego. Tak, kapitaliści chciwi, wiesz, ciułacze skąpi i tak dalej. Także nie jest to tak łatwe, z tym, że o tyle dobrze, że ja trafiam głównie do takich ludzi, którzy już mają coś swojego, w sensie jakieś swoje przedsiębiorstwo, jakiś swój biznes i oni wiedzą, że to jest potrzebne, tak? Czyli ktoś fajnie powiedział, chyba słyszałem to, nie wiem, czy Fryderyk Karzełek czasem tego nie mówił, że nie powinieneś sprzedawać, tylko dawać możliwość zakupu. Więc na czym ja się skupiam? Ja się skupiam generalnie na tym, żeby mówić jak najwięcej o tym, że jest taka konieczność właśnie, że w ogóle jest coś takiego jak edukacja finansowa i że jest to konieczne, aby rodzice zadbali o to w domu. Ja się staram głównie poruszać samą tą misję, a przy okazji tak jak na przykład teraz podczas tego live'a pokazuję książki i mówię o tym, że ta książka jest dostępna, mówię jak ta książka wygląda, no i klienci gdzieś tam nowi wpadają, no i to też dodatkowo jest to, o czym mówiłem też wcześniej, że ten taki marketing szeptany bardzo dużo, dużo daje, tak, jeśli inne znane osoby, osoby w temacie mające właśnie jakoś ten swoje grona odbiorców już w danej niszy, one polecają te tytuły. Także to jest dużo, dużo, dużo naprawdę procentuje tutaj. Musisz jakoś tą ludziom, wiesz, utożsamiać się z kotem. Nie wiem, może pod względem marketingowym przebierz się za kota jakiegoś, nie? No okazało się, wtedy ludzie cię będą kojarzyć z kotem i wiesz, i wiesz, tak może będą mówić, o kot, to Arkadiusz kot i wiesz, musisz tak, wiesz, a jak to, chodzi o to, żeby cię nie kojarzyli, wiesz, czymś innym. Z małpą. Z małpą, która wciska swoje rzeczy. Wiesz co, no jest to na pewno jakiś tam znak rozpoznawczy. Wiele osób właśnie się odzywa, że ich dziecko uwielbia koty, że to był świetny pomysł tym, żeby zawrzeć kota w tej całej historii. No ale to właśnie cały był ten sens w tym, aby to właśnie trafiało do dzieci w taki sposób, że to jest przede wszystkim właśnie fajna historia, że to jest coś ciekawego, że tam jest jakaś przygoda, że tam się coś dzieje, że tam jest jakiś, wiesz, czarny charakter, że tam jest jakaś misja, coś się dzieje, tak? Jakiś problem do rozwiązania. A ta edukacja finansowa, ona tam jest tak jakby w tle, czy tam edukacja biznesowa, to tak jakby w tle i to jest wszystko na przykładzie takich analogii, tak? Czyli te praca na etacie, że to jest łowienie gdzieś tam wędką tych ryb, a z kolei jakiś tam biznes, to już możesz łączyć tą siatkę kontaktów tworzyć, która tworzy sieć i dzięki temu więcej tych ryb, dzięki tej współpracy możesz zbierać. Także te analogie są o tyle łatwe i one są o tyle przyjemne, że każde dziecko jest w stanie je pojąć. I nawet jeśli nie jest w stanie ich zrozumieć i gdzieś tam znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości do tego, to my jako rodzice możemy do tego wrócić po czasie i powiedzieć na przykład, o widzisz, ten pan na przykład jest samozatrudniony i on tylko tak sam sobie tam jeździ, nie wiem, pierze dywany i tyle, tak? A ten pan, on poszedł krok dalej, on już poszedł do, nie wiem, agencji nieruchomości i dogadał się z nimi, że będzie się dzielił jakimś profitem i dzięki temu on stworzył jakąś tam sieć swoich kontaktów, on ma teraz więcej zleceń, zatrudnił pracownika, on sam już nie pierze tych dywanów, tylko ma już całe przedsiębiorstwo i tak dalej. I możemy pamiętać, jak to było opisane w kocie biznesiku? A no tak, faktycznie i tak dalej. I dzięki temu, wiesz, tam jest wiele takich analogii, które są gdzieś tam ukryte w tekście i one się mogą dopiero ukazać po czasie. Zauważ, masz dzieci, Radku, tak? Z tego, co pamiętam? Pewnie nie raz się spotkałeś z tym, że gdzieś, nie wiem, będąc na zakupach, czy gdzieś na spacerze coś tam, dziecko na coś pokazuje, mówi, o, pamiętasz, to jest tak jak, nie wiem, Psi Patrolu, albo to jest tak jak Świnka Pepa też się ubrudziła błotem, tak jak ja teraz i tak dalej. Także dzieci lubią bajki, bo to jest coś ponadczasowego, to jest coś przyjemnego i to są prawdy, które zostaną przekazywane z pokolenia na pokolenie, przecież bajki Tuwima, bajki Andersena i tak dalej, to są, wiesz, to są takie prawdy życiowe i takie morały, które
no nie wiem, zostaną z nami już na zawsze, internet mogą wyłączyć, ale te książki zostaną. I wiesz, i przez to to jest właśnie mega moc w tych książkach. I myślę, że trzeba właśnie inwestować w edukację dzieci i robić to właśnie poprzez książki. Ja wierzę, nie wykluczam, że... To jest dobre, to jest dobre. Mówię, że widzę, że podchodzisz do tego z taką z pasją, a no, biznes bez tego, no bracie, by upadł, bo wiadomo, że są lepsze i gorsze chwile, a prowadzenie, no co tu mówić, sprzedaży książek, bo nie tyle, że jesteś autorem i też sprzedawcą, bo widzę, po jak działasz w social media, to działasz bardzo aktywnie. Jakbyś mógł powiedzieć, jeszcze się pochwalić, jakie działania marketingowe wspomagają twoją sprzedaż? Bo wiadomo, jakbyś napisał książki i nie wiem, załóżmy, nic byś nie sprzedał, dosłownie nic, nie? Czy tam pojedyncze sztuki, wiesz, po rodzinie, nie? Ktoś by kupił od ciebie, to byś się pewnie załamał i po prostu byś sobie odpuścił, tak? Tak to najprawdopodobniej to widać. A skoro się, ja widzę, że tam jakieś dodatki robisz, coś tam działasz aktywnie, więc wnioskuję, że po prostu ta sprzedaż idzie. Więc jakie prowadzisz te działania marketingowe, które powodują, że ta sprzedaż idzie? Wiesz co, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że same książki to nie wszystko, bo na samych książkach było mimo tego, że mamy dobre formy rozliczania się z Jankiem i to jest pół na pół, to te książki dalej kosztują gdzieś tam w granicach, wiesz, 40 zł czy coś takiego, więc to nie jest coś, co by ci było, dało chleb, że tak powiem, to z tego nie da się wyżyć i tym bardziej, że to, co ja sprzedam osobiście z mojego sklepu, to owszem, te pieniądze ja mam od razu na koncie, ale na przykład jeśli chodzi o sprzedaż przez wydawnictwa, bo ta książka jest ogólnie dostępna w wielu księgarniach online czy w Empikach, więc ja te pieniądze dopiero widzę po 60 dni od momentu zakończenia, że tak powiem, sprzedaży, więc ja jeszcze, premiera miała miejsce w grudniu zeszłego roku, a ja jeszcze, wiesz, z tych wydawnictw Polski, z hurtownic Polski nie zobaczyłem jeszcze żadnych pieniędzy, tak na dobrą sprawę, więc to jest naprawdę rozciągnięte bardzo w czasie. To jest wszystko, wiesz, cały czas jest taki profit, jak się ugadaliśmy z Jankiem, ale ja jeszcze tego nie widzę. Więc trzeba pamiętać, że książki to nie wszystko. Ja teraz obecnie pracuję nad kursami online dla rodziców. Jest to kurs o kieszonkowym i kurs jest to, jak go tak nazwałem, trójkąt finansowy, wszystko, co twoje dziecko powinno wiedzieć o finansach. I tam w tym trójkącie finansowym jest zarabianie, oszczędzanie i wydawanie. I tam będzie sucha teoria, plus narzędzia i to będzie wszystko w moim stylu, bo trzeba pamiętać o tym, że ja nie jestem jakimś tam super ekspertem po ekonomii, jakimś finansach i tak dalej, jestem zwykłym rodzicem, który ma zwykłe dzieci, które po prostu uwielbiają się bawić, a nie tam siedzieć przy książkach cały dzień i tak dalej, więc ja jestem zwykłym rodzicem, ja wiem, że przede wszystkim musimy kupić tą uwagę dziecka, w cudzysłowie kupić, musimy mieć tą uwagę dziecka, więc wszystko, co ja tworzę, jest robione stricte pod dzieci i ja się śmieję, że jest testowane na dzieciach. Ja te wszystkie moje produkty testuję na moich dzieciach i jak ja, wiesz, ja się ksiądzę i mówię, no tam tu się nuda, no to ja wiem, że ja muszę coś tym zmienić, bo skoro mu się to nie spodobało, to na pewno się nie spodoba innym dzieciom. Więc tak samo w tych moich kursach to będzie sucha teoria, czy na przykład o wydawaniu, wiesz, jak robić research cen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale do tego też będzie fajna jakaś kolorowa tabelka, żeby razem z dzieckiem do tego siąść, żeby to było fajne i ciekawe. Także o tym trzeba pamiętać, tak? I wracając do twojego pytania, pytałeś o to, jakie działania marketingowe, tak? Tak, to no, było. Przede wszystkim, no tak mówiłem wcześniej, no jak największe poszerzanie tej misji, czyli jak największa budowanie świadomości tej edukacji finansowej, tego, że to jest konieczne, tego, że to jest potrzebne i tego, że o to muszą zadbać rodzice. To są przede wszystkim moje działania marketingowe i teraz na przykład była taka fajna okazja, bo mamy Dzień Dziecka 1 czerwca, więc na przykład zrobiłem zniżkę 10% na wszystkie książki w moim sklepie, także jak ktoś się załapał, jak ktoś się nie załapał, to jeszcze jest szansa do jutra, więc to na przykład też super zadziałało, tak, bo dosyć sporo zamówień wpadło, dosyć sporo ludzi kupiło całe pakiety książek, czyli wszystkie książki, 4, które są obecnie dostępne. I takie rzeczy działają. Święta też fajnie rzeczywiście poszło, no bo to wiadomo, na prezent coś i tak dalej. Także są takie jakieś pojedyncze terminy w kalendarzu, które wiadomo pomagają w tym,
aczkolwiek no, nie liczę na to, jednak trzeba skupić się na budowaniu tej swojej marki osobistej, budowaniu świadomości, budowaniu konkretnego kontentu, no i na ciągłej edukacji, bo ja też nie ukrywam, ja się ciągle uczę cały czas, na przykład tutaj mam taką fajną książkę Dzieci Mądre Finansowo od Dave'a Ramsey, tak się czyta, więc to jest też taka fajna książka. Tylko, że to są wszystko książki pisane do rodziców o tym, jak uczyć swoje dzieci finansów. Ale ja uważam, że kluczem tutaj jest to, aby nasze dzieci same się zainteresowały tym tematem. Bo my możemy siąść i tłuc do głowy przez nawet 16 godzin dziennie, wiesz. Spoko, możesz siedzieć, dziecko jak zmusisz, też będzie siedziało. Ale to nie o to chodzi. To musi być potrzeba. To dziecko musi samo w sobie znaleźć i odczuć tą potrzebę, że to jest fajne przede wszystkim. Jak to jest fajne, ciekawe i coś z tego jest jakiś fan, to zróbmy to, tato, tak? Siądźmy, zróbmy to. Pokaż, jakie tam są koszty, jak się liczy te koszty lemoniady, nie? Zróbmy te karty. I to już jest to. Także na tym się skupiam, żeby to było szczere, proste i od rodzica do rodziców, od zwykłych dzieci dla zwykłych dzieci i niezwykłych jednocześnie. Super, dobry pomysł. No, i też w dobie takiego tego lockdownu, że no, idzie nam już ten kryzys, on jeszcze nie trwa tak naprawdę, bo on został wydłużony, sztucznie jest utrzymywany, a niedługo się zaczną zwolnienia i na pewno to podreperuje twój budżet rodzinny. Super. I tutaj mam jeszcze takie jedno pytanie, już będziemy zbliżać się coraz do końca. Co byś poradził osobom, które chcą napisać i wydać książkę? Jakie narzędzia, techniki, jakieś złote rady? Jakbyś mógł się podzielić? Przede wszystkim, jak w każdym biznesie, nie inwestujcie w jakieś, nie wiem, mega drogie sprzęty i mega drogich ludzi na samym początku. Co jest ważne, to whiteboard, biała tablica, taka najlepiej troszkę większa, żeby na tej tablicy sobie to wszystko na początku rozrysować, na samym początku. Jeśli nie macie whiteboarda, też kosztuje jakoś dużo czy coś, to wystarczy zwykła kartka papieru. Rozpiszcie to sobie, rozrysujcie, mind mapa po prostu, kółeczka, od tego jakieś podpunkty, czyli na przykład bohater jest taki, on ma, nie wiem, 23 lata i on lubi kawę i on coś tam. Rozpiszcie to sobie fajnie. Potem wystarczy tylko naprawdę zwykły laptop. Ja mam Chromebooka, który jest kiepski, bardzo wolny i tak dalej, ale uciągnął dokumenty Google, które są w chmurze i polecam używać dokumentów Google, po pierwsze przez to, że automatycznie się zapisuje, więc nie ma takiej sytuacji, że wam coś siądzie i tam prąd, czy właśnie się spali komputer i wszystko stracicie, a to naprawdę może zaboleć, kiedy siedzicie całą noc i coś się wam tam zwiesi i to się nie zapisze, a czasami będąc w transie po prostu możemy zapomnieć kliknąć tej dyskietki tam. Więc polecam używać dokumentów Google, to po pierwsze przez to, że się automatycznie zapisuje, a po drugie przez to, że możecie mieć do tego dostęp z każdego miejsca. Czyli nie wiem, jesteście w pracy, macie przerwę i wam przyjdzie jakiś fajny przebłysk, a dodam sobie coś, tak? No to możecie sobie się zalogować na te dokumenty Google i sobie coś dopisać. Więc tablica bądź kartka papieru i długopis, zwykły laptop, dokumenty Google i nic, tylko siedzieć i pisać. Najważniejsze, co możecie wyciągnąć z tego live'a, jeśli chcecie napisać swoją pierwszą książkę, ale nie idzie wam pisanie, to po prostu siądźcie i zacznijcie pisać. Jeśli nie umiecie sklecić jakieś zdania, nie umiecie wpaść w ten trans, siądźcie i zacznijcie pisać. Ja to na początku w ogóle nie wierzyłem, bo to brzmi tak bardzo banalnie. I też miałem takie blokady, że nie wiem, co mam pisać, nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, jak mam zacząć pisać. Tylko prawda jest taka, że nasz mózg działa w taki sposób, że dopóki nie robimy danej czynności, to on nie jest nastrojony na tą daną czynność, na robienie tego czegoś. Tak samo jakbyśmy chcieli poczuć się, jakbyśmy biegali i nie zaczęli biegać. Więc musimy siąść do klawiatury i zacząć pisać autentycznie bla, 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 nie wiem, co napisać, coś mi się tu chce napisać, ale nie wiem co. I jak zaczniecie pisać przez 2-3 minuty takie bzdury, to potem wasz mózg wejdzie na takie trajektoria, a już pomału zaczną się te ścieżki gdzieś tam tworzyć, ta fabuła wam wróci, ten cały w ogóle pomysł, ten projekt, spójrzcie sobie na tą tablicę i piszcie zgodnie z tym. Potem jakieś pojedyncze rozdziały, zróbcie sobie jakiś taki plan ogólnie tej fabuły, tej treści książki i potem ją po prostu rozwijajcie. Nie bójcie się wracać do pierwszego rozdziału, coś dopisać, przeskoczyć do innego rozdziału, coś dopisać, pamiętając oczywiście o chronologii, ale przede wszystkim róbcie to. Jeśli chcecie, to po prostu róbcie, bo chcieć to móc. Na moim przykładzie, ja jestem z wykształcenia posadzkarzem, maturę zdałem, owszem, jakimś tam cudem, ale żaden ze mnie orzeł literacki i tak dalej. Znajdą się naprawdę osoby, które to za was wszystko poprawią, które to ładnie zilustrują i jeśli tylko pomysł będzie wystarczająco dobry, to po prostu wydają.
Super. Tak, tutaj Michael mówi, że poleca mapę myśli. Ja również polecam. Tu już takie bardziej zaawansowane narzędzia do planowania. Ale równie dobrze zwykła kartka wystarczy. Kartka, długopis bądź ołówek i naprawdę. Ja w dalszym ciągu po prostu, bo nawet tutaj, tu drugą książkę piszę właśnie w taki sposób. Nie wiem, czy to widać. Tu są, są bohaterzy opisani, ich cechy główne, tam jest jakaś fabuła rozrysowana właśnie, spis treści i tak dalej, i tak dalej. Także tak piszę drugą książkę. Wystarczy po prostu mieć pomysł i nic, tylko siedzieć i to robić, tak jak mówię. Plan to podstawa. Super. Mamy godzinkę, więc już takie ostatnie pytanie luźne. Jakbyś mógł powiedzieć, co robisz w wolnej chwili? No, czy masz jakieś hobby w tym dziwnym kraju? Czy tylko piszesz książki? Szczerze to ja się jaram tym, co robię, wiesz? I to jest to, co robię w wolnej chwili. Ja w wolnej chwili albo robię właśnie jakieś nowe plansze edukacyjne, na przykład tak jak teraz robiłem planszę, która pomaga rodzicom wyjaśnić dziecku różnicę pomiędzy aktywem a pasywem. Czyli jak nasze decyzje zakupowe wpływają na nasz cash flow. Także robię takie plansze kolorowe. No bo mam tutaj, zobaczcie. Są takie nieruchomości tutaj na przykład, tak? Także w wolnej chwili robię takie plansze w wolnej chwili czytam książki. W wolnej chwili przede wszystkim no, bawię się z dziećmi i troszkę czasu też poświęcam właśnie na to, żeby być normalnym człowiekiem, czyli pochillować na ogródku, jak jest słońce. I tyle. No nie wiem, co jeszcze robię. Dzisiaj byłem na plaży. O, proszę, super. Pierwszy raz w życiu się kąpałem w szkockim morzu i było naprawdę cudownie. Klimat się zmienia, przynajmniej nie pada w końcu. Super, wielkie dzięki. Arkadiusz, ja chcę Ci podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie, że się podzieliłeś w niedzielę o dziwnej porze swoją przygodą. Ja również dziękuję wszystkim, którzy przetrwali do końca z nami. Ja tylko dodam na końcu, jak ktoś chce zobaczyć, jaką niespodziankę przygotowałem, niech pisze w komentarzach biznes. Wtedy się uruchomi automat. Za tydzień będzie kolejny live. Moim gościem będzie Dariusz Karpowicz, tak jest w planach. Będziemy rozmawiać o pierwszym kredycie na kupno domu, więc już od razu zapraszam. Ostatnie słowa, Arkadiusz, do gości. No, tak, mam ostatnie słowa. Najpierw do ciebie. Dzięki Radku za zaproszenie, jest to dla mnie naprawdę zaszczyt, bo tak jak mówię, pamiętam gdzieś tam naszych pierwszych networkingów, gdzie się dopiero poznaliśmy, ja już naprawdę wtedy już Cię bardzo podziwiałem, a teraz też w ogóle za to, co robisz, także super, naprawdę dziękuję za zaproszenie, to dla mnie zaszczyt być Twoim gościem, mam nadzieję, że to nie ostatni live i dziękuję całej publicy, dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, Marcin, Michał, Michael, dziękuję, gratuluję jeszcze raz dla Ryszarda, dzięki Milena, że byłaś z nami, no dzięki wszystkim, jesteście super i zapraszam jutro o godzinie 13 czasu polskiego, tak, 13 czasu polskiego, 12 czasu UK, dobrze mówię, tak, 12 czasu UK na live na temat, czego kod biznesik może nauczyć dorosłych, coś innego, także jutro będzie też na moim profilu. Dziękuję super, serdecznie jeszcze raz, to dla mnie przyjemność. Osoba, która zwyciężyła, niech się zgłosi, czy tam najlepiej, Arkadiusz, napisz do osoby, która wygrała. Tak, ja napiszę, no. Napiszę zaraz osobiście. Wygrał u mnie, coś wygrał i nikt się nie zgłosił, trudno. Więc dziękuję wszystkim i życzę dobranoc. Tutaj jeszcze wrzucę tylko na końcu. Tutaj widzę, ludzie piszą biznesik, tak, zobaczcie biznes, zobaczcie, jak działa w praktyce automatyzacja. Jak ktoś robi biznes, polecam. Niedługo zapewne zaproszę jakiegoś speca, który powie trochę więcej, ponieważ cały czas wprowadzam nowinki. Więc życzę jeszcze tej ostatniej wspaniałej niedzieli, weekend się kończy, ładna pogoda, więc dobranoc, cześć. Na razie, dzięki.